Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Powoli zaczynam oswajać się z coraz bardziej dynamiczną sportową rzeczywistością. Niestety polska prasa nie nadąża za wieloma zdarzeniami, przez co dostęp do krajowych scen jest chwilowo ograniczony. Nic to. Zacznę zatem od wydarzeń międzynarodowych. Na początek piłka nożna w Anglii. Liverpool zdobył upragniony tytuł i został wreszcie mistrzem Anglii. Na ten sukces słynna drużyna czekała aż 30 lat. Po raz ostatni klub z miasta Beatlesów cieszył się z tego mistrzostwa w 1990 roku. Pod opieczni Jurgena Kloppa od początku sezonu prezentowali doskonałą formę. Przez długi czas Liverpool był w lidze niepokonany i śrubował kolejne rekordy. Pierwszą porażkę poniósł dopiero w ostatnim dniu lutego, kiedy to przegrał ze słabą drużyną z Watford. Przewaga Liverpoolu była już wówczas tak wielka, że wpadka ta nie miała praktycznie żadnego większego znaczenia w kwestii Mistrzostwa Anglii. A teraz Włochy. Napoli pokonało Hellas Verona 2-0 w meczu 27. kolejki Serie A. Pierwszego gola dla wicemistrzów Włoch strzelił Arkadiusz Milik, dla którego było to dziesiąte ligowe trafienie w tym sezonie. Według informacji z Hiszpanii, Milik i jego agent rozmawiali ostatnio z dyrektorem sportowym Atletico Madryt. Zdaniem dziennikarzy, Polak miał otrzymać propozycję wynagrodzenia w wysokości 5 milionów euro rocznie, co miałoby go przekonać do transferu. Napoli domaga się jednak zaporowej kwoty w wysokości 40 do 50 milionów euro, aby zgodzić się na taki transfer. Niemcy. W ostatnim meczu sezonu Bundesligi piłkarze Bayernu Monachium Pokonali Wolfsburg 4-0. Gola dla mistrzów Niemiec strzelił znów Robert Lewandowski. Lewandowski został po raz piąty królem strzelców Bundesligi. Zdobył w tym sezonie aż 34 bramki w 34 kolejkach ligi, choć nie we wszystkich meczach uczestniczył. Zaprawdę niezwykłe osiągnięcie. A teraz atletyka. Ośmioro zawodników wystąpiło w pierwszym konkursie skoku otyczce na terenie telewizji polskiej. Na tymczasowo wybudowanej skoczni, na parkingu, najwyżej skakał ten, na którego zawsze można liczyć. Piotr Lisek udanie pokonał wysokość 5,60 m. Później trzykrotnie strącił 5,70, jednak z takiej inauguracji startów może być zadowolony. To były jego pierwsze zawody od październikowych Mistrzostw Świata w Doha. Ostatni weekend czerwca. Obfitował w wiele wartościowych rezultatów na stadionach lekkoatletycznych w Polsce. Wśród nich należy przede wszystkim wymienić nowy rekord polskich juniorów uzyskany przez młociarza Dawida Piłata z bardzo dobrym wynikiem 75.59. Dobre wieści napływają również z obozu polskich dyskoboli. Robert Durbanek rzucił w sobotę dyskiem najlepiej od trzech lat. Jego wynik w zawodach w Aleksandrowie to 65.99. Równie dobrze spisa się Bartłomiej Stój, uzyskując solidny rezultat 61 m 99 cm. Piotr Małachowski po operacji w końcu trenuje technikę. Na konferencji prasowej powiedział: Nie spieszę się z powrotem. Spokojnie pracuję, muszę teraz wykazać się dojrzałością. Tutaj wspomnieć należy również osiągnięcie Marcina Krukowskiego w rzucie oszczepem. Jego wynik 80 m75 cm jest jednym z najlepszych w tym roku w Europie. Trochę o tenisie. Tenis wbrew pozorom kuleje. Po kontrowersyjnej serii Adria Tour na Bałkanach nic ciekawego się nie dzieje. Najlepszy austriacki tenisista, finalista ostatniego Australian Open Dominic Team, zwyciężył w rozgrywanym w swojej ojczyźnie turnieju pod nazwą Generali Austrian Pro Series. W finale imprezy która w Żydsztajn trwała już od miesiąca, pokonał Dawida Pichlera 6-2, 6, 6 Czas na żużel. Najlepsza Liga żużlowa świata, czyli Polska Ekstraliga, wchodzi w sezon sypiąc niespodziankami. Tą największą trzeciej rundy to zwycięstwo Rowu Rybnik nad Gorzowską Stalą. Niespodzianką sezonu jest też sytuacja Stali, jak dotychczas bez punktu. Nie było natomiast niespodzianki w Lesznie. Unia Leszno pewnie pokonała Motor Lublin wynikiem 53-37. Gościom nie pomógł nawet Jarosław Hampel, który tuż przed inauguracją sezonu niespodziewanie przeszedł z Unii do Motoru. To trzecie z rzędu zwycięstwo w trzecim meczu Unii Leszno. W Zielonej Górze Falubas pokonał GKM Grudziądz 48-42. Z kolei w Częstochowie Włókniarz ograł Spartę Wrocław 53 do 37. Jak dotychczas Unia Leszno i Włóknia Szczęstochowa są niepokonane. A na koniec kulisy sportu. Kolejna legenda koszykówki udaje się na sportową emeryturę. Vince Carter nie wraca na parkiet. Rozstaje się z NBA w wieku 43 lat. Rozegrał w najlepszej lidze świata 22 sezony. Zapamiętamy go przede wszystkim z efektownej gry. W początkowych latach kariery grając w Toronto Raptors był zawodnikiem z kategorii tych, o których mówi się, że swoim stylem szybko zniszczą sobie kolana. Nie oszczędzał ciała. Stawiał na dynamikę, skakał, a wręcz latał nad koszami. Szkoda. I tyle na dziś, drodzy Państwo. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.